Podoba wam się Artur na wygląd? Dobrze. Nie no, ładny jest blondyn. Witam cię serdecznie u nas. Słuchaj, miałeś kontakt z Grześkiem jakiś zawodowy czy prywatny, bo ja nie wiem, jakie wasze relacje były. Tak, pierwszy kontakt i to był pierwszy zawodowy kontakt. To był kwiecień 88 roku i warsztaty muzyczne w Trzebnicy. Jako zupełny amator jeszcze wtedy miałem przyjemność poznać Grześka i parę ciekawych rzeczy się od niego dowiedziałem na temat zawodu, który chciałem w przyszłości wykonywać. Słuchaj, jaką piosenkę dzisiaj zaśpiewasz? Białą flagę. Czy to był twój wybór? Znaczy... Nie no, powiedz szczerze, bo albo dostałeś propozycję nie do odrzucenia. Dostałem propozycję, ale od razu się na to zgodziłem. Dobrze, to... czyli w sumie twój wybór, nawet jeśli nie twój. Podświadomie to był mój wybór, tak. Artur, jak się czujesz? No, jestem stremowany, szczerze mówiąc. No nie no, bo tacy koledzy siedzą, niby nie oceniają, ale słyszą, publiczność. No. Ale myślę, że będzie dobrze. Tym bardziej, że świetny kawałek. To co, możemy zaczynać? Jasne. Proszę państwa, biała flaga. A nie, najpierw fragment jeszcze, zaraz. Zaczekajcie z tym klaskaniem, momencik. Jak widzieliście, to było zarejestrowane w okresie grzywki u Grześka, bardzo bujnie puszczonej do przodu, ale potem doszedł do zupełnie przeciwnego rodzaju fryzury, bo się czesał gładko do tyłu, prawda? A ty, Artur, jesteś tak po środku mniej więcej. No właśnie, jestem tak bezpieczny. No dobrze, to co, posłuchamy, prawda? Jasne. Biała flaga, Artur Gadowski.
Radowski. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy Arturowi. Gdyby był oceniany jego występ, zaliczylibyście? Na 11. No proszę, jak ładnie. W jakiej skali właśnie? To Jurek jak zwykle optymistycznie tu kolega. Nie no, znamy Jurka, że on jest raczej minimalistą, ale myślę, że Artur dał radę spokojnie, co? Absolutnie, 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 fantastycznie. Dużo ognia było w tym. Muszę